Ej koleś, co jeśli damy trochę tego dobrego zielska tej pokracznej rzeźbie? Ale czemu? On jest już nieźle zabetonowany. Dzień dobry, szukam wujka Alfreda. Hej, ratownik! Powiedz, 2 śledzie i 4 listki. Twój tata zjada gówno pani higienistki. A piliście kiedyś mleko prosto z cyca? A wiecie, jakie jest zdrowe? Ja pierdyle, ale mnie suszy. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas wielu lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Aha, jesteś już. A ja już straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Sieniance! Zbudź się! Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Pobierz puszkę. Pobierz tę puszkę. Okej, możesz przejść. Ostatnie ostrzeżenie, obywatelu. Podejdź. Niczego nie żałuję. Trzymasz tu zwłoki? Może niech ktoś zapali zapałkę. A nie, chwila, to kiepski pomysł. Pobłogosław mnie, ojcze, że ciężko zgrzeszyłem. Ja naprawdę nie robię sobie jaj. Ja jestem grzesznikiem po byku. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Kto pamięta dzielnice biedoty w tym wspaniałym kraju? Ludzi mieszkających w kartonach i namiotach, bo nie stać ich na amerykański sen. Niektórzy z tych ludzi walczyli za ten kraj. Ale federalni zapomnieli o nich, kiedy nie byli już potrzebni. PTSD to nie jest skrót od zespół stresu pourazowego, tylko pozbyć się tych starych durni. No właśnie, teraz wszyscy jesteśmy bezdomni. Mieszkamy w dziczy jak nasi przodkowie. Federalni uważali, że potrzebujemy ich zasiłków i benefitów, by przetrwać. Pokazaliśmy im, że się mylili. Tym, co nam teraz potrzebne, jest silna wola, determinacja i zaufanie do siebie nawzajem. Federalni nigdy by nam tego nie dali. A wy? Chcecie naszego zaufania? Musicie na nie zasłużyć. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwo.